Już w najbliższy piątek na największej scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury staną młodzi artyści, którzy tanecznym krokiem powitają nadchodzącą wiosnę. W ubiegłym roku ogłoszony stan epidemii uniemożliwił organizację liczącej 30 lat imprezy, ale teraz jej edycja jest możliwa, przy czym odbywać się ona będzie z zachowaniem bardzo ścisłego reżimu sanitarnego. Po starannej analizie udało się sprawić, że tegoroczne marzeńtańce będzie Mogła obejrzeć publiczność. Miejsc wprawdzie jest niewiele, zaledwie 50, ale. Na tyle tylko pozwalają obowiązujące przepisy. Warto jednak skorzystać z okazji obejrzenia popisów młodych tancerzy. Bezpłatne wejściówki można odbierać w kasie Suwalskiego Ośrodka Kultury. Na scenie zobaczymy 18 prezentacji przygotowywanych przez młodych tancerzy. 12 z nich wykonają spore formacje taneczne, pozostałe zaś będą dziełem solistów, duetów lub zespołów trzyosobowych. Marzeń tańce nie mają od pewnego czasu formuły konkursu. Kursowej, ale artyści biorący w nich udział poznają oceny obserwującego ich jury.